od takiego myślenia, jak ja jestem stary, niedługo lat mi już zostało, niedługo przyjdzie mi się z tym światem pożegnać. Proszę Państwa, seniorzy, bo tacy my jesteśmy, próbujemy odnaleźć się w tej rzeczywistości dzisiejszego. Myślimy o przyszłości, o jeszcze jakiejś przygodzie, o edukacji, dbamy o swoją kondycję. Proszę Państwa, Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce spotkań osób, które dzięki wzajemnym kontaktom, podobnym zainteresowaniom, różną formą aktywności tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu siebie. Pierwsze, proszę Państwa, Uniwersytety Trzeciego Wieku, jakie powstawały w Polsce, powstawały 40 lat temu pod nazwą Studium Trzeciego Wieku. Proszę Państwa, my jesteśmy młodzi. My mamy dopiero 10 lat. A jak to się, proszę Państwa, zaczęło? 30 lipca 2007 roku doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy w realizacji projektu Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. I Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu, reprezentowaną przez rektora, pana profesora Roberta Kwaśnicę, zastępowała pani Grażyna Tomaszewska, kierownik UTW, niestety już nieżyjąca. Gminę Wołów reprezentował burmistrz, ówczesny burmistrz, pan Witold Krochman, który był proszony z ważnych obowiązków służbowych, przepraszam, ale nie może być z nami obecny.